Hej kochani, zapraszam Was na kolejny film. Postanowiłam, że zacznę na moim kanale serię o tanich kosmetykach. Stwierdziłam, że mam w swojej kosmetyczce oraz w swojej łazience sporo takich kosmetyków, które są moimi hitami, które kupuję w kółko i podzielę się dziś z Wami kosmetykami, które kosztują nie więcej niż 10 zł. Więc myślę, że to jest bardzo niska cena. Jak trafi Wam się dobry kosmetyk za 10 zł lub mniej, to nic, tylko się cieszyć. Dobra kochani, zacznijmy w takim razie trochę od makijażu, chociaż dużo produktów do makijażu tu nie mam, ponieważ z makijażem to jest tak, że ciężko znaleźć naprawdę dobre kosmetyki w bardzo niskiej cenie, ale zdarza się. I zaczniemy może od brwi, ponieważ to jest mój taki konik. Uwielbiam po prostu kosmetyki do brwi. Pierwszy kosmetyk będzie z Belle. Na pewno wiecie, że marka Belle jest szeroko dostępna teraz w supermarketach. To jest wosk do brwi w kredce, tak się dokładnie nazywa. Ja mam to w kolorze, wydaje mi się, że blond. Jeden w każdym razie, to jest kolor numer jeden. Słuchajcie, ja tej kredki używam od kilku dni non-stop, codziennie. Jest po prostu tak cudowna, ma taki kolor, czyli taki bardzo naturalny, jest cudowna po prostu, trzyma się na brwiach cały dzień, kredka ma idealną gęstość, nie roztapia się, ale też nie jest za twarda, że aż nie szoruje nam jakby po skórze. No jak mówiłam, jest trwała, ma fajny kolor, także same plusy. Zapłaciłam za nią około 6 zł, w tym momencie już nie pamiętam, ale powiem Wam, że to jest naprawdę mój hit. Uwielbiam tę kredkę i będę do niej wracać. Jest o wiele lepsza niż kredki z Benefit, niż kredki jakieś tam wysokopółkowe. Naprawdę polecam, to jest moje wielkie zaskoczenie. Drugi kosmetyk, taki właśnie tańszy, to jest kosmetyk z Shein. Już go dawno mam, na pewno w wielu Get Ready With Me u mnie widzieliście. To jest taki puder, cień, eyebrow 2-in-1 eyeshadow. Możemy używać oczywiście do brwi albo do oczu. Nieraz było tak, że jak miałam go na wyjeździe, to właśnie używałam go na powieki. Kolor to jest 402 Coffee i mimo, że wydaje się po nazwie, że będzie ciemny, to uwierzcie mi, że w zależności od aplikacji naprawdę możecie uzyskać bardzo ładny efekt. Tutaj macie ten kolor. Jak widzicie, jak się rozetrze, naprawdę naturalny, ładny kolor. I jest to kolor taki dosyć zimny, więc jeżeli szukacie takiego kosmetyku, nie chcecie kosmetyku rudego, no to postawcie na niego. Nie wiem niestety, ile on kosztuje stacjonarnie, nie mam pojęcia. Jeżeli macie takie informacje, dajcie mi znać. Ja go zamawiam z internetu i kosztuje równo 10 zł. Dalej, jeżeli chodzi o makijaż, nie makijaż, ale o paznokcie. Jeżeli nie macie kasy na droższe lakiery, to polecam Wam po prostu lakiery z Miss Sporty. Są dobre, nie są może jakoś tam strasznie długotrwałe. Wiecie, to zależy od osoby, u niektórych się długo trzymają, u niektórych mniej, niektórzy mogą chodzić z najtańszym lakierem i będzie się trzymać cały tydzień, a niektórym odpryśnie już po 2 godzinach. Mam tutaj dwa takie ładne kolory i ciężko je znaleźć w innych markach. Ten kolor to jest 170, nie ma tu żadnej chyba nazwy, wydaje mi się, że nie. Piękny taki jasny jeans, a tutaj mamy taki piękny indygo, 185, lubię te dwa kolory. Moja siostra bardzo lubi ich pędzelek, ja akurat nie lubię, dla mnie jest trochę za gruby i za krótki, ale to już według preferencji, naprawdę krótki, taki szeroki pędzeleczek. Ale lakiery są ok. Jeżeli nie chcecie wydawać dużo kasy na lakiery do paznokci, to polecam Wam. Przejechałam na nich całą podstawówkę i całe liceum i wszystko było ok. Jest duży wybór kolorów. Nawet kiedyś myślałam, że ich czarny jest najlepszy, chociaż nie jest najlepszy, bo nie jest najmocniejszym czarnym na świecie, ale często malowałam właśnie na czarno tymi lakierami. Dalej, jeżeli chodzi o markę Ziaja, mają bardzo dużo fajnych kosmetyków, niekoniecznie kremy do twarzy. Kiedyś używam Sopotu brązującego. Używałam też takiego kremu niebieskiego, nawet go kiedyś Wam pokazywałam tu na YouTubie, nie pamiętam w tym momencie. No teraz powiem Wam szczerze, z moją cerą nie wróciłabym do tych kremów, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację twarzy, ale jeżeli chodzi o demakijaż, to ciągle wracam do tego płynu do demakijażu, to jest dwufazowy płyn do demakijażu oczu, na pewno go znacie. Można go kupić za około 5-6 zł, coś takiego. Moim zdaniem zmywa lepiej niż nie jeden drogi płyn do demakijażu. Świetnie sobie radzi z każdym makijażem, także... Ja polecam, naprawdę świetny kosmetyk. Jakoś tak sobie ostatnio o nim przypomniałam, a też używałam go przez lata. Nie wiem, ile opakowań już zużyłam. Kolejny kosmetyk Ziai to będzie oczyszczanie twarzy liście Manuka. Chyba moje trzecie opakowanie, też Wam tu pokazywałam. I to jest taki kosmetyk, który niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą. Ja tak też miałam z nim taką mieszaną relację, ale stwierdzam, że naprawdę fajnie peelinguje. Można zostawić troszkę dłużej na twarzy jako maskę. Jest to pasta do głębokiego oczyszczenia twarzy przeciw zaskórnikom. Jest to naprawdę taka bardzo, bardzo gęsta, peelingująca pasta. Dosłownie pasta, jakbyście mieli pasta do zębów, coś takiego. Nawet pachnie tak trochę jak pasta do zębów, tak troszkę miętowo, odświeżająco. Ale widzicie, taka gęsta konsystencja. Ale naprawdę fajnie złuszcza. Uważam, że naprawdę dobry kosmetyk. W takiej cenie on kosztuje chyba około 6-7 zł, coś takiego za niego płaciłam. Pierwszy raz kupiłam go z Boogie Silver, jak byłam w Białymstoku i pamiętam, że wtedy był taki hit, wiecie, hype na YouTubie, jak tylko ta seria z liśćmi Manuka weszła. No i jakoś go tak ze mną został. Teraz słuchajcie, coś czego... Co stosuję inaczej niż producent zaleca. Baby Dream Shampoo to jest szampon do mycia dla dzieci z Rossmana. Uwielbiam ten szampon do mycia pędzli. I
Uważam, że jest to najtańszy preparat do mycia pędzli, oprócz szarego, białego mydła. Uważam, że jest lepszy, ponieważ nie niszczy nam pędzli, nie stają się szorstkie, jest bardzo delikatny, świetnie domywa. Ja nie wiem, jak on się sprawdza na głowie u dziecka, to może mamy napiszą, ale powiem wam, że do pędzli sprawdza się genialnie. Próbowałam go używać do swoich włosów, ale niestety nie dał rady. Przykro mi, mimo tego, że jest to szampon dla dzieci, no dla dorosłych. Jak ktoś ma długie włosy, odpada, ale słuchajcie, zapach jest po prostu... Kocham ten zapach. Jest tak ładny zapach. Bardzo wam polecam do mycia pędzli. To też taki kiedyś był hit YouTube'a, jeżeli właśnie chodzi o pielęgnację pędzli. Jakoś teraz chyba zapomniane, ale przypominam wam o tym. Chyba kosztuje około 6-7 zł, coś takiego. W porównaniu do, nie wiem, do płynu do mycia pędzli z Maka czy z innej firmy, no to proszę. Dalej, jeżeli chodzi o jakieś inne płyny. Liren Shower Oil Mango and Jasmine Gel z olejkiem pod prysznic. I on niby ma ten olejek, ale powiem wam, że on nie zostawia tłustej warstwy. Nie czuję w ogóle olejku w tym preparacie. Natomiast jest bardzo, bardzo żelowy. Pachnie cudownie, pachnie wakacjami, ma dużą pojemność, bo aż 400 ml i kosztuje równo 10 zł. Także jeżeli szukacie fajnego żelu pod prysznic czy do kąpieli, no to wam polecam. Tylko nie nastawiajcie się na to, że będzie bardzo oleisty, bo nie jest. Rzeczywiście nie jest taki mocno, nie zostawia skóry takiej mocno nawilżonej. Ale zapach jest, słuchajcie. Jejku, zapach, ja po prostu odpadam. Liren ma po prostu tak obłędne zapachy, te standardowe takie, nie wiem, pamiętacie może z bawełną, był kiedyś z oliwką. Takie właśnie z olejkami, te żele. A to jest po prostu, no cudowny jest ten zapach. Uwielbiam go. W ogóle wydaje mi się, że on kiedyś był w innym opakowaniu, ale nie wiem. Jeżeli chodzi o takie oleiste, no to na pewno znacie Isanę. Isana, ten śmierdzący olejek pod prysznic do skóry suchej. To jest w ogóle hit Rossmana i na pewno każda z was już go miała. Nie pamiętam ceny, 5 albo 6 zł, ale też zależy od promocji. Czasem można go dostać taniej. Wydaje mi się, że około 5 zł. Zapach jest bardzo charakterystyczny. Dla mnie to nie jest nieprzyjemny zapach. On pachnie właśnie trochę takim olejem. On na ciele zamienia się, jego konsystencja zmienia się w bardzo kremową i rzeczywiście zostawia skórę nawilżoną, więc moim zdaniem jest to naprawdę hit i każdy powinien go mieć, kto ma przesuszoną skórę. Ja zawsze go mam w swojej łazience. A tak poza tym zwykłe żele, one są po 4 zł. Tu akurat mam marakuja i kokos i po prostu pachnie to tak pięknie. Jeżeli nie chcecie wydawać dużo na żel, to za 4 zł no nic z tego nie przebije. O ja, jaki zapach. Kolejny zapach wakacji. Ja w ogóle nie weszłam jeszcze w tryb tych zapachów słodkich, takich jakichś tam cynamonowych, waniliowych. W ogóle ja chcę tylko zapachy owocowe. Uwielbiam po prostu. Także polecam wam bardzo żele. Zresztą na pewno, jeżeli każdy z was ma na pewno koło siebie Rossmana, bo teraz Rossman jest wszędzie. Te żele z Isanem i te z olejkami, tylko te nie nawilżają. Te są zwykłe do mycia. To jest faktycznie nawilżające za 4 zł. Uważam, że świetny kosmetyk. I na koniec żel z Avonu. Też w katalogu za około 10 zł, akurat w tym katalogu, gdzie ja zamawiałam z 15, był za 10 zł, zamówiłam go. Bardzo duży, nie jestem w stanie go zużyć. Używa się odrobinę do kąpieli, robi wielką pianę. I ten to jest akurat ta seria Herbal Meadow z ekstraktem ziołowym. I robiłam kąpiele Darkowi, jak był chory. Takie z solą właśnie i z tym żelem i naprawdę to pomaga. Inhaluje. Naprawdę bardzo, bardzo fajny żel. Nie da się go zużyć. No to jest tak naprawdę płyn do kąpieli. Także za 10 zł też fajny. Wydaje mi się, że wymieniłam wam tutaj 10 kosmetyków, jeżeli się nie mylę. Kochani, jeżeli wam się podobał ten film, jeżeli chcecie więcej takich filmów o tanich, bardzo, bardzo dobrych kosmetykach, to zostawcie mi komentarz na dole, zostawcie mi kciuka do góry i będę wam częściej robić takie filmy. Jeżeli chcecie, to poszukam wam perełek też w sieci właśnie takich niedrogich kosmetyków. To jest na kosmetykach z Ameryki, no i mam nadzieję, że napiszecie mi tutaj na dole swoje rekomendacje, co chcielibyście, żebym przetestowała właśnie takiego taniego. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo naprawdę uważam, że czasami nie warto przepłacać i 10 zł wystarczy, żeby mieć super, super kosmetyk. Dobra, kochani, ja już uciekam. Piszcie mi swoje sugestie na dole i widzimy się w kolejnym. Pa, pa.